Cześć jeszcze raz. Milionerzy, witam Państwa. Dzisiejszego wieczoru grę kontynuuje Jakub Kaczorowski, analityk z Warszawy. Za chwilę z pewnością będziemy świadkami dużych emocji, ponieważ stanie on przed pytaniem za 40 tysięcy złotych. Gwarantowane 40 tysięcy. No i masz jeszcze do dyspozycji dwa koła ratunkowe. Jak się czujesz dzisiaj? Całkiem nieźle. Stres już zszedł trochę. Wiem, jak jest na tym fotelu. Chociaż wiem też, że im większa kasa, tym większe emocje. Także zobaczymy, jak to będzie. No właśnie różnie ludzie mówią. Raz mówią, że im wyżej, tym jest lżej, a drudzy mówią tak jak ty właśnie. No jak wiesz, jak pytania są pod nich, to może jest lżej, ale to wszystko się jeszcze okaże. A jaki cel na dzisiaj? Cel na dzisiaj na pewno był taki, żeby nie wyjść stąd z niczym. To już się udało. To już tak. To teraz tak tylko milion wygrać i można do domu. No, 6 kroków i wystrzeli tu konfetti. Będziemy z pewnością to świętować. No to trzymam kciuki. Jeżeli powiesz, że jesteś gotów, to jestem gotów. Będziemy możemy kontynuować. Kontynuujemy grę o 1 000 000 złotych. Gramy. Pierwsze pytanie dziś wieczorem za obiecane 40 tysięcy. Obraz nazywany Mona Lizą Północy to... Dziewczyna z gołąbkiem. Dziewczyna z perłą. Dziewczyna z fletem. Dziewczyna z gromnicą. Samo pytanie trochę mnie przeraziło, bo nie ukrywam, że historia sztuki to nie jest coś, w czym się czuję najmocniejszy. Natomiast z tego, co kojarzę, to jest to Vermeer, a więc malarz holenderski i dziewczyna z perłą, która też takim przenikliwym wzrokiem patrzy na oglądającego obraz. Reszta nie kojarzy mi się z niczym, dziewczyna z perłą kojarzy mi się całkiem nieźle. Bardzo ładny obraz. Zdecydowanie mówisz. Tak, zaznacz poproszę B. Ostatecznie. Zaznaczam. Za 40 tysięcy... I tyle masz, świetnie! Tak musiało być. To jest jeden z najbardziej znamienitych obrazów XVII-wiecznego malarstwa, jeden z najczęściej replikowanych obrazów. Świetnie, 40 tysięcy. No, szybko poszło. Szybko poszło. Oby poszło równie dobrze z kolejnym pytaniem za 75 tysięcy. Zobaczymy. Uważa się, że Rodrigo de Triana jako pierwszy Hiszpan użył mulety w koridzie. Zobaczył Amerykę. Przebiegł maraton. Strzelił gola w piłce nożnej. No, pytanie jest totalnie od czapy, jak dla mnie. Nazwisko nic mi nie mówi. Brzmi, jakby to był ktoś dosyć wiekowy, tak? Jakiś, nie wiem, 15, 16 wiek, 17 może. Ale dlaczego miałby zobaczyć Amerykę? Gdyby zobaczył Amerykę jako pierwszy Hiszpan, może bym go kojarzył. Z drugiej strony 75 tysięcy to nie jest aż takie pytanie, które by aż tak wysoką wagę. Pierwszy Hiszpan użył mulety w Kordidzie. Nie wiem nawet, czym jest muleta. Może to jest ten czerwony materiał. Przebiegł maraton, strzelił gola. Piłce nożnej. Piłka nożna nie jest w Hiszpanii. Piłka nożna nie jest w Hiszpanii. Przebieg maraton. To by było ciekawe. Na D bym pewno odstrzelił. Użył mulety w korridzie. Brzmi to dziwnie. Pierwszy przebieg maraton. No tak, pierwszy maraton po tym słynnym biegu maratońskim ze starożytności. No może był w Hiszpanii, nie wydaje mi się. Czyli D odrzucasz. D tak. Z tą muletą w Korlidzie, kurczę, może to był jakiś słynny człowiek, który w Korlidzie brał udział.
No jeżeli to pytanie sprawia ci ogromny problem, możesz je zamienić. Jasne. A możesz też użyć. Zastanawiam się. Podwójny strzał. Zastanawiam się. Zobaczył Amerykę. No to, to był ktoś inny. Teraz pytanie. Czy pytanie zamienić, czy podwójny strzał? Niby nic nie tracę, ale no koła są, więc bez kół spływać byłoby to trochę głupie. Może mulety w korridzie, no ale korrida jest starym sportem. Przebieg maraton. Za dużo opcji. Zamieńmy pytanie, poproszę. Ostatecznie. Ostatecznie zamieniamy pytanie. Ale najpierw powiedz mi, co byś zaznaczył, gdybyś miał coś strzelić. Niech będzie przebieg maraton. Zobaczmy, czy C, przebieg maraton, to poprawna odpowiedź. Otóż nie. No jednak zobaczył Amerykę. Był członkiem pierwszej wyprawy Krzysztofa Kolumba. Mhm. Zaskoczyło cię to? Zaskoczyło, tak. Mnie też. Nic nazwisko mi nie mówiące. Myślałem, że no właśnie, Kolumb, tak? Kolumb, wiadomo. Tyle razy się pojawiało, dlaczego jak Rodrigo de Triana, także... No dobrze, że zamieniliśmy. Tak. Teraz zobaczmy, no, na co zamieniliśmy. Tak, skończył grę, a tak kontynuujesz z nowym pytaniem za 75 tysięcy. Do tej samej rodziny wyrazów, co koń, należy słowo. Koniuszy. Wierzchowiec, koniak, okoń. Wow. Wydaje mi się, że rodzina to są te wszystkie wyrazy, które wywodzą się od jednego członu. Koniuszy się od członu koń wynosi, pochodzi od tamtego członu. Koniak nie pochodzi od konia, w sensie, bo to jest z francuskiego. Wierzchowiec, okoń, nie, bo to są wyrazy, nie wiem, wierzchowiec jest trochę jak synonim, chociaż też nie do końca, może jest synonim, okoń, nic takiego. Za dużo mi ten koniuszy mówi, żebym go nie zaznaczył, szczególnie, że mam za sobą kwotę gwarantowaną. Zaznacz, poproszę, A ostatecznie. Proszę bardzo, zaznaczam A, koniuszy. Rodzina wyrazów to słowa mająca ten sam rdzeń, tak jak powiedziałeś, i w tym przypadku twoja odpowiedź jest poprawna. Fajnie. Lecimy do przodu. Koniuszy to ktoś zajmujący się końmi, a więc to słowo powstało właśnie z tego rdzenia. Świetnie. Dzięki. 75 tysięcy, no... Dzisiaj idzie ci dobrze. Co prawda jedno koło ubyło, ale... Ale warto było, No bo, właśnie, bo bardzo bym ci tego, bym tej Ameryki nie wziął. Wziąłbym korridę i wziąłbym ten maraton, także gdybym wziął podwójny strzał. Także no dobrze, dobrze się potoczyło. Jak widać, zamiana pytania to bardzo dobre koło u nas. Mogło być częściej, nie? No dobrze, masz 75 tysięcy złotych. I grasz teraz o ile? 125 tysięcy. Oto pytanie. Spora kwota. Al secco to termin związany z gotowaniem, architekturą, literaturą, malarstwem. O rany. Pierwsze wrażenie na to pytanie? Pierwsze wrażenie jest takie, że uczyłem się włoskiego, a nic mi to nie mówi. Niedobrze. Ale też nie uczyłem się go bardzo jakoś długo. Al secco. Czyli al, no, czyli w jakiś sposób na, w, secco. Być może na płótnie. Na desce. Na drewnie. Może na przykład. Nie znam tego słowa, ale to by mi coś mówiło. Z drugiej strony al dente na przykład, tak? Na ząb. Jako rodzaj makaronu. Ale może bym kojarzył al secco jako jakiś inny rodzaj w gotowaniu. Na ząb.
al dente, no i al second na czymś. Literatura, architektura, gotowanie, malarstwo. To malarstwo najbardziej do mnie przemawia. Kusi mnie, żeby zaryzykować. Wiem, że mogę ten podwójny strzał zrobić. No, musisz przemyśleć tę decyzję. To malarstwo, coś mi się tak bardzo kojarzy. Może to jest właśnie ze sztuką na drewnie, ze sztuką na desce. Nie mam pojęcia. Tak jakby mi się kojarzy, to może być totalnie coś od czapy. Ale zaznaczmy D. Ostatecznie. Zaznaczam, proszę bardzo. D, malarstwo. Na ile procent? 70. Cóż, a twój drugi typ? Gotowanie. Gotowanie nie. Mhm. Malarstwo z kolei... Tak, ha. Wygrałeś 125 tysięcy. Jednak warto tego przeczucia posłuchać czasami, nie? Świetnie. Powiesz mi, co to znaczy? Tak, jest to technika malarska, w której suchy tynk pokrywa się farbkami z wodą. Okay. To przeciwieństwo fresku, wtedy ten tynk jest mokry. Mm-hmm. Czyli wcale nie na drewnie, ale na tynku. Gdzieś musiało mi coś mignąć i to jest przydatne. No właśnie, ale gdzieś tam ta lampka się zaświeciła i to pomogło ci wygrać 125 tysięcy. A im mniej tych kół, tym człowiek bardziej chce ryzykować. To jest niezłe. No to przy następnym pytaniu musisz, kurczę, użyć tego koła. No, źle mi życzysz, wiesz? Znaczy, no mówisz, że bez kół jest łatwiej, więc... Mhm. No dobra, zobaczymy, jak będzie. Jeżeli to ma być taktyka, która da ci milion, a życzę ci tego oczywiście, no to... Uff. Chcesz odpocząć, czy jedziemy dalej? Jedziemy. Jedziemy. Pytanie za ćwierć miliona. Początkowy okres II wojny światowej nazywano. Kiwasz głową, bo... No, coś tam, jakieś frazy mi się w głowie pojawiają, więc... Okej, no to zobaczmy cztery możliwości. A. Dziwną wojną. B. Zimną wojną. C. Srebrną wojną. D. Głośną wojną. To była dziwna wojna, bo chodziło tu chyba właśnie o ten brak chęci zaangażowania się tych narodów różnych w walkę, unikanie, jakieś takie rozmowy dyplomatyczne. I od razu właśnie jak to pytanie się pojawiło, to było pierwsze, co mi się tak strzeliło. No bo oprócz Blitzkriegu właśnie ta dziwna wojna się totalnie z tą drugą wojną kojarzy. Poproszę, zaznacz A ostatecznie. Zaznaczam, proszę bardzo. Początkowy okres II wojny światowej nazywano nie głośną wojną, nie zimną wojną i nie srebrną, a dziwną. Poprawna odpowiedź. Świetnie. Tak, te głośne brawa się należą, bo wygrałeś ćwierć miliona złotych. To no tego to się nie spodziewałem, wynik. Że tak zajdę. A widzisz, a jednak. Ale serce bije coraz mocniej i ten stres jest coraz bardziej wszechogarniający. No, mimo tego, że jednak mam tę przyjemność czytać pytania, a nie odpowiadać na nie, to też ten stres, czy też te emocje się udzielają, bo pytanie za 500 tysięcy będzie przed nami. No jest to wyczyn, na pewno. No dobrze. Ale spróbujemy. Rzadko mogę powiedzieć, że będę czytał pytanie za 500 tysięcy. Gotowy? Gotowy. Jedziemy dalej. W Warszawie prezenty pod choinką zostawia Święty Mikołaj. W Krakowie aniołek. A w Bytomiu? Skarbek. Śnieżynka. Dzieciątko. Dziadek Mróz. W Bytomiu. Kto zostawia prezenty pod choinką? I teraz przypomina mi się taka dosyć mocno latająca po internecie mapa, gdzie były pokazane różne gminy w Polsce i pokazane było, kto tam właśnie wręcza prezenty. Pamiętasz? Tak, mniej więcej to pamiętam. No, jakby ja z mapami mam na co dzień do czynienia w pracy, też to jest trochę moje hobby. No właśnie. I pamiętam, że tak, no właśnie, że w Święty Mikołaj na pewno był na Mazowszu, zresztą dla mnie zawsze Święty Mikołaj był tym, który te prezenty przynosił dwa razy w grudniu, co jest jakąś głupotą chyba,
Ale właśnie przeczytałem, zobaczyłem tą mapę, pamiętam, że zacząłem się wczytywać trochę, bo było to dosyć dla mnie typowe. Nie wiedziałem, że ktoś inny te prezenty dostarcza. Pamiętam właśnie Podlasie to był Dziadek Mróz, Aniołek w Krakowie, nie pamiętam tego, mogło tak być. Natomiast Skarbka ani Śnieżynki nie kojarzę z tej mapy. Kojarzę natomiast Dzieciątko i mogło one być gdzieś w innym obszarze tej mapy, ale mogło też być na Śląsku. Okej, czyli sytuacja jest taka, A i B odrzucasz, C i D rozważasz. Nie, D na pewno odrzucam, bo to było Podlasie, bo to te regiony, które są gdzieś tam blisko Rosji i tych takich obszarów bardziej na wschód. Skarbek na pewno odrzucam, Śnieżynka brzmi dziwnie, może trochę znajomo, ale zaryzykuję. Masz takie prawo, przypomnę ci tylko, masz 250 000 zł. Możesz się wycofać mając właśnie tyle, 210 tysięcy jest do stracenia, ale grasz o 500 000 zł i jedno koło jest. Tak, poproszę cię, zaznacz C, Dzieciątko ostatecznie. Zaznaczam. Odważna decyzja. Ale czy słuszna? Się okaże. Otóż, poprawna odpowiedź na to pytanie to... Jakubie. Dzieciątko! Brawo! To gram o milion. Wow. Dziękuję temu, kto tą mapę kiedyś tam stworzył, bo no inaczej możesz bym pozdrowić. Tego nie wiedział. Nie mam pojęcia, kto to zrobił, ale pozdrawiam. 500 tysięcy złotych. Pod koniec średniowiecza kult Dzieciątka Jezus upowszechniał się w Niemczech, krajach skandynawskich, Czechach, Niderlandach i właśnie na Śląsku jako roznosiciel gwiazdkowych prezentów. Z Niemiec to się wyciągnęło, tam z tej kultury niemieckiej trafiasz, ten taki wpływ miała duży, racja. Tak jak powiedziałem, 500 tysięcy masz. I ponownie spytam, co teraz czujesz przed tym ostatnim pytaniem? Słuchaj, niesamowicie czuję takie mrówki w dłoniach i w stopach, w takim, że świeżbią. To jest niesamowity stres, niesamowity poziom różnych hormonów, które po prostu sprawiają, że no, czujesz się przedziwnie, czujesz się kompletnie zestresowany i jesteś gotów do walki. Więc jestem gotów do walki o ten milion. Dobrze, ja bardzo mocno trzymam kciuki. Myślę, że Państwo przed ekranami laptopów, telefonów czy nawet telewizorów również. 500 tysięcy masz, jedno koło, czyli podwójny strzał, w razie czego jest. No to jest dobre koło, jeżeli ma się jakieś chociaż minimalne przeczucie. Jeżeli kategoria będzie taka, że mnie powali na kolana, to na nic nam się zda, ale zobaczymy. Jakie to będzie pytanie? A z czego byś chciał takie pytanie za milion, wymarzone? Ciężko powiedzieć, kurczę. Taka najmocniejsza dziedzina, bo dziedzinę. Najmocniejsza dziedzina... jakieś coś z geografii społecznej na przykład, to by było niezłe. No to zobaczymy, czy trafi się takie pytanie. To jest ten moment, kiedy przeczytam ci pytanie za milion złotych. Które z tych jezior jest jeziorem cyrkowym? Łebsko, Śniardwy, Hańcza, Morskie Oko. Uj. No, geografia fizyczna to jest dla mnie koszmar, niestety. Ale może jednak. Pamiętam te jeziora z geografii w liceum, tych typów było sporo. Cyrkowe kojarzy mi się z takim, które miało bardzo okrągły kształt. Problem jest taki, że poza kształtem Śniardw i Morskiego Oka nie wiem, jak wygląda Łebsko i Hańcza. Śniardwy mogę spokojnie odrzucić, jeżeli w ogóle ta moja metodologia, czyli że cyrkowe to jest to okrągłe, jest poprawna, to mogę odrzucić, bo Śniardwy są takim dosyć dużym czymś w kształcie, widać, że nieokreślonym. Natomiast Morskie Oko jest dosyć okrągłe. I nawet tam byłem w zeszłym roku.
Problem w tym, że Łebsko, Hańcza... To ty się tu zastanawiaj. Hańcza to też jest jezioro tatrzańskie. Jeżeli jest tatrzańskie, to wydawałoby się, że ma genezę taką samą jak Morskie Oko. Może wcale nie jest tatrzańskie, może coś mi się totalnie kręci w głowie. Natomiast Łebsko jest... no gdzieś na Pomorzu chyba. No moja pani od geografii pewnie tutaj się śmieje. Może się śmieje, ale też na pewno jest pod wrażeniem, bo jesteś blisko tego. Mhm. Znaczy, głupio by mi było teraz rezygnować, bo... no już jak tak daleko doszedłem, to fajnie by było spróbować. Nawet jak usłyszę tę okropną muzykę, jak z horroru na Przegrano na Milionie, to chyba nie będę żałował, bo będę wiedział, że spróbowałem. Tak, masz 500 tysięcy złotych. W przypadku błędnej odpowiedzi tracisz 460 tysięcy i 40 tysięcy jest. Poprawna odpowiedź daje ci 1 000 000 złotych. Mhm. Jest koło ratunkowe, podwójny strzał. W tym przypadku, jeżeli pierwsza odpowiedź byłaby błędna, nie możesz zrezygnować z gry, musisz grać dalej. Dobrze, poproszę cię w takim razie o podwójny strzał. Ostatecznie. Ostatnie koło ratunkowe, czyli podwójny strzał. Uaktywniamy. Jedno jest pewne. 500 tysięcy złotych nie wygrasz. Albo milion. Tak. Albo 40 tysięcy. Albo 40 tysięcy złotych. Jaki będzie twój pierwszy strzał? Darku, zaznacz, poproszę, D, Morskie Oko ostatecznie. Zaznaczam D, Morskie Oko. Jakubie, muszę ci powiedzieć, że ta odpowiedź jest... poprawna! Brawo! Brawo! 1 000 000 złotych! Dzięki! Pada kolejna główna wygrana Hubertankowych Milionerach, proszę Państwa, tak jest! Dzięki, brawo. Dzięki, naprawdę... Jeszcze raz gratuluję! Nie chce mi się wierzyć, dzięki! Kurczę! Siadaj jeszcze na chwilę. Ojeju! Co za moment, proszę Państwa! Warto słuchać tego swojego małego głosiku w głowie, który coś tam odpowiada, że w pierwszej klasie liceum było o tych jeziorach i to Morskie Oko i coś tam. No, a jakie jest wyjaśnienie do tego pytania? Otóż, jezioro cyrkowe to jezioro polodowcowe, które wypełnia zagłębienie powstałe w wyniku działania lodu polodowcowego i przykładem jest właśnie Morskie Oko, które zaznaczyłeś. Ależ moment, co za chwila, prawda? Niesamowite. To jest dowód na to, że warto w życiu ryzykować po prostu. A pozostałe odpowiedzi. Śniartwy to jezioro morenowe, Hańcza rynnowe, Łebsko zaś przybrzeżne. Dobrze, mówiłem z tym Pomorzem rzeczywiście. Proszę Państwa, niesamowita chwila, która z pewnością zostanie zapamiętana i kończymy ten odcinek. Wow, no nie wiem co powiedzieć, naprawdę. Jestem przeszczęśliwy, zadowolony z siebie przede wszystkim, że odważyłem się podjąć to ryzyko już kilkukrotnie i opłaciło się. No, ta chwila z pewnością przejdzie do historii. Jak Państwo widzieli, da się wygrać 1 000 000 złotych w kapitalnym, fantastycznym stylu. Chcesz coś dodać? Dziękuję wszystkim organizatorom, dziękuję wszystkim, którzy się przyłożyli do tego, że mogłem tu być, bo emocje były wspaniałe i dalej są. Także super i cieszę się, że mogłem siedzieć na tym fotelu. Proszę bardzo, a czy ktoś w kolejnym odcinku zostanie kolejnym milionerem? Musicie być Państwo z nami koniecznie. Dobranoc!